Suwalscy radni z dezaprobatą odnoszą się do faktu, że na posiedzeniach tego gremium nie pojawia się komendant miejski policji. Rzeczywiście przez wiele lat przyzwyczailiśmy się wszyscy, podobnie jak radni, do tego, że podczas sesji komendant był pod ręką. Od pewnego czasu już go nie widać. Szef suwalskiej policji odniósł się do zarzutów samorządowców. Już na wstępie swego oświadczenia wyjaśnia, że jego zadaniem jest właściwy i bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu funkcjonariuszy, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant wskazuje, że nie ciąży na nim obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach samorządowych gremiów. W grzecznym tonie zwraca uwagę krytykującym go radnym, że jego przełożonym jest komendant wojewódzki policji, a nie jakikolwiek organ władzy samorządowej. W relacji z radami ma tylko jedno obowiązkowe zadanie – złożenie rocznego sprawozdania z działalności. Komendant suwalskiej policji wskazuje też, że poziom bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu poprawia się. W 2017 roku odnotowano nieco ponad 1500 przestępstw, to jest o ponad 200 mniej niż w 2016 roku. Wskazuje także, że zatrzymano blisko 1000 sprawców, z czego 1/3 na gorącym uczynku. Wykrywalność jest najwyższa od początków istnienia Komendy Miejskiej Policji i wynosi ponad 75%, wylicza. Zdaniem komendanta dzieje się tak, mimo że samorząd suwalski coraz mniej pieniędzy przeznacza na Fundusz Wsparcia Policji. W 2015 roku środki przeznaczone na fundusz wynosiły 120 tysięcy złotych, w 2016 97 tysięcy, a w 2017 roku już tylko 50 tysięcy złotych, a więc prawie o 60% mniej w stosunku do roku 2015. W roku 2018 nie wpłynęły z budżetu miasta żadne środki, czytamy w oświadczeniu. Kończąc swój wywód, szef suwalskiej policji wskazuje, że mimo wszystko pozostaje otwarty na wszelkie propozycje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.